Dzień dobry Państwu. Dziś moim gościem jest poseł Platformy Obywatelskiej Marek Wojtkowski. Witam Panie Pośle. Dzień dobry Panie Redaktor. Dzień dobry Państwu. Panie Pośle, czy to prawda, że rząd chce zlikwidować ogródki działkowe? Panie Redaktor, świetne pytanie. Od razu też wyjaśniam, że absolutnie rząd nie chce zlikwidować ogródków działkowych, ale rząd jako odpowiedzialny też w jakiejś części za proces legislacyjny i za porządek prawny w Polsce musiał zareagować, ponieważ jak pani redaktor doskonale wie, Trybunał Konstytucyjny zakwestionował w wielu punktach dotychczas istniejącą ustawę o ogródkach działkowych. I jeśli rzeczywiście byśmy tutaj nie znaleźli jakiegoś wspólnego rozwiązania, to tak by się okazało, że 1 stycznia 2014 roku obecna ustawa przestaje obowiązywać. No i właściwie wtedy dopiero by działkowcy mogli obawiać się, że stracą swoje działki i całe, powiedzmy, te nieruchomości, które zostały właśnie na tych działkach zabudowane. Polski Związek Działkowców mówi jednak, że poszliście dużo dalej, aniżeli wymagałoby tego te zmiany, do których was jakby zmusza ten wyrok Trybunału Konstytucyjnego, a mianowicie pewne zapisy w tym projekcie ustawy mogą budzić i budzą, bo tych podpisów jest rzeczywiście już sporo pod protestami, wątpliwość do tego, czy rzeczywiście te ogródki działkowe, zwłaszcza te położone w takich atrakcyjnych miejscach, w dużych miastach, będą bezpieczne. Panie redaktor, absolutnie się nic nie zmienia. W tej chwili my rzeczywiście mówimy o projekcie Platformy Obywatelskiej, ale ja chcę przypomnieć, że jeszcze są trzy dodatkowe projekty, w tym projekt obywatelski, projekt Solidarnej Polski i projekt Sojuszu Lewicy Demokratycznej. Każdy oczywiście w swoim wymiarze jakiś, bym powiedział, też troszeczkę inny, ale tutaj absolutnie działkowcy mogą się tego nie obawiać, ponieważ nawet pod rządami obecnej ustawy, gdyby rzeczywiście taka sytuacja nastąpiła, że w tych atrakcyjnych miejscach na przykład samorząd terytorialny, dana jednostka samorządu terytorialnego chciałaby przejąć dany ogródek działkowy pod jakąś inwestycję infrastrukturalną samorządową, to pod rządami obecnej ustawy także mogłaby to zrobić. Także absolutnie się tutaj nic nie zmienia. A ja tutaj też chcę powiedzieć, że te obawy, które w tej chwili są, jest epatowane społeczeństwo polskie, a przede wszystkim społeczeństwo działkowców, no są wynikiem przede wszystkim obawy o swoją hegemonię, swój monopol na... Mówi pan poseł o Polskim Związku Działkowców. Mówię o Polskim właśnie, Związku Polskim Związku Działkowców, ponieważ Polski Związek Działkowców jest to organizacja, do której została stworzona specjalna ustawa i my, proszę państwa, żyjemy w państwie demokratycznym. Uważamy, że tak być nie powinno, ponieważ pod rządami tej ustawy właśnie to stowarzyszenie centralne, krajowe, absolutnie posiada tak dużą autonomię, że nie podlega żadnej kontroli. W państwie demokratycznym, proszę państwa, jest to niemożliwe, a przecież musimy zdawać sobie sprawę, że są to określone dobra materialne, są to duże sumy pieniędzy, które Polski Związek Działkowców użytkuje, wydaje i jakaś społeczna kontrola nad tymi pieniędzmi powinna być. Złośliwi mówią, że to, co nie podlega jeszcze kontroli PO, jest złe. Nieprawda, pani redaktor. Tutaj absolutnie nic nie będzie podlegało kontroli Platformy Obywatelskiej, ponieważ w tej ustawie, która jest przygotowywana, która została przygotowana przez Platformę Obywatelską, ale ja chcę powiedzieć, że to nie jest końcowa ustawa, ponieważ, tak jak powiedziałem, są cztery projekty i myślę, że tutaj na bazie tych czterech projektów uda się zbudować jeden wspólny projekt, który pozwoli normalnie przede wszystkim funkcjonować i użytkować swoje działki normalnym, zwykłym działkowcom. Tutaj absolutnie nie ma z tego tytułu żadnego zagrożenia. My po prostu chcemy ten rynek w jakimś sensie uwolnić, bo konstytucja po prostu tutaj powoduje, że istnieją w konstytucji określone zapisy prawne, że to obywatele mają decydować, czy dane stowarzyszenie ma powstać, czy nie. Natomiast pod obecną ustawą jest tak, proszę państwa, że każdy z działkowców, czy mu się to podoba, czy nie, musi przystąpić do Polskiego Związku Działkowców, musi płacić określoną składkę. Jaka to jest składka, panie pośle? Panie redaktor, w tej chwili z tego, co pamiętam, to jest około 30 zł na tak zwany
na, powiedzmy, takiej dzierżawy i dodatkowo, z tego co pamiętam, około 6 zł jest płacone na tak zwany fundusz działkowy, tak to się chyba, z tego co pamiętam, nazywa. I ten fundusz, proszę Państwa, czyni określoną kwotę. Ja chcę powiedzieć, że w tej chwili w Polsce mamy około 1 000 000 ludzi, którzy użytkują, czy w jakiś sposób korzystają z dobra działa. Płacą właśnie po 30 zł, tak? Płacą po 30 zł, płacą po te dodatkowo 6 zł. I ja, pani redaktor, chcę powiedzieć, że Polski Związek Działkowców dysponuje rocznie kwotą około 100 milionów złotych. Na co te pieniądze są przeznaczone? No właśnie, właśnie my nie możemy powiedzieć, na co one są przeznaczone. Jest nie poza wiemy. Kontrolą, tak? Jest poza kontrolą. Nam tutaj chodzi o to, żeby absolutnie nie spowodować żadnych tam mechanizmów kontroli nad tymi pieniędzmi, ale działkowcy, jeśli chcą, po prostu powołują sobie stowarzyszenie w myśl ustawy o stowarzyszeniach. Zrzesza się 15 osób, powoływany jest zarząd, prawda? Można oczywiście tutaj organizować też struktury na poziomie wojewódzkim, krajowym. Tutaj jest pełna dowolność, z tym, że my tutaj przede wszystkim stawiamy na dobrą wolę działkowców. Przynależenie do takiego stowarzyszenia jest prawem. I po co? Jest prawem, a nie obowiązkiem, jak to w tej chwili funkcjonuje. Takie stowarzyszenia, proszę Państwa, są potrzebne. No, przede wszystkim chodzi tutaj o kwestię pewnej takiej dyscypliny prawnej, że działkowcy mogą korzystać, prawda, z pewnych usług prawnych, nabywają określone prawa w związku z tym. Stowarzyszenia oczywiście mogą ubiegać się o dotacje do urzędów marszałkowskich, mogą korzystać z pieniędzy unijnych. W tej chwili Polski Związek Działkowców absolutnie nie był tym zainteresowany, bo dysponował taką kwotą, którą no, praktycznie wydawał sobie tak, jak tam się podobało, to ewentualnie przewodniczącemu, czy tam prezesowi, czy ewentualnie całemu zarządowi. Podkreślam, proszę Państwa, jest to 100 milionów złotych poza jakąkolwiek społeczną kontrolą. Nie chcemy my tego jako instytucje państwowe kontrolować, chcemy, żeby o wydatkowaniu tych pieniędzy decydowali sami działkowcy, ewentualnie poprzez stowarzyszenia, które powołają. Natomiast przynależność do takiego stowarzyszenia absolutnie nie jest obowiązkowa. Jeśli będzie wola, że działkowcy nie będą chcieli przynależeć, proszę bardzo, nie ma takiej konieczności, będą płacić dzierżawę zamiast do Polskiego Związku Działkowców, będą płacić dzierżawę w takiej samej porównywalnej wysokości do Urzędu Gminy, prawda, czy też ewentualnie do Skarbu Państwa bezpośrednio. Mhm. Proszę powiedzieć, jakie są jeszcze główne założenia tego rządowego projektu ustawy? Przede wszystkim, proszę Państwa, uwolnić tutaj, spowodować, żeby działkowcy zostali upodmiotowieni, prawda? Żeby nie było obowiązku przynależności do określonej organizacji, ale chcemy wprowadzić taką pełną dobrowolność. Tutaj, proszę Państwa, w samej sytuacji prawnej działkowców absolutnie nic się nie zmienia, ponieważ oni będą te działki użytkować, będą płacić dzierżawę, tak jak powiedziałem, nie na Polski Związek Działkowców, ale na dobro gminy, no bo przecież na terenie gmin te działki, proszę Państwa, leżą. Gmina będzie miała jakieś obowiązki? No przede wszystkim, proszę Państwa, gmina będzie miała obowiązki, tak jak przysługują każdemu mieszkańcowi, podobnie jak i teraz, czyli zapewnić bezpieczeństwo, prawda, wywóz nieczystości, doprowadzenie wody, kanalizacji, dróg i tak dalej. Ale proszę Państwa, co ciekawe, gmina będzie dysponowała określonymi pieniędzmi na to. Pochodzącymi właśnie z tych... Z dzierżawy, powiedzmy. To będzie jakby forma podatku, czy jak to ma wyglądać? Nie, to będzie po prostu zwykła opłata dzierżawna, tak jak w tej chwili opłacamy, powiedzmy, dzierżawę od chociażby wieczystego użytkowania gruntu. Na podobnej zasadzie będzie to funkcjonowało. I gmina oczywiście uzyska jakieś konkretne pieniądze, które po prostu będzie mogła spożytkować na budowanie infrastruktury, która właśnie przyda się działkowi. W tej chwili to wszystko odbywało się przez centralę, przez Polski Związek Działkowców, który bardzo często, no nie oszukujmy się, nie dostrzegał, powiedzmy, takich zwykłych potrzeb mieszkańców w tych niewielkich, małych ogródkach działkowych rozsianych praktycznie po całym kraju. Chodzi tutaj, proszę Państwa, o zniwelowanie, powiedzmy, takiego reliktu dawnych czasów, pewnego monopolu, bo należy to określić, że jest to rzeczywisty, proszę Państwa, monopol. Natomiast sytuacja prawna działkowców w żaden sposób się
się nie zmieni. Będą mogli oczywiście na terenie swoich ogródków hodować różnego rodzaju rośliny, budować jakieś altany, tam są określone przepisy, że na terenie miejskim do 25 metrów kwadratowych, na terenie wiejskim do 35 metrów kwadratowych. Także tutaj, proszę Państwa, w sytuacji prawnej działkowców nic się nie zmienia. A te opinie, które są głoszone, ten powiedzmy strach taki, który jest wywoływany, jest właśnie dziełem, powiedzmy, tych działaczy Polskiego Związku Działkowców, no, którzy, proszę Państwa, no, nie oszukujmy się, dysponują ogromnymi pieniędzmi, wydatkują je w różny sposób i te pieniądze, tak jak powiedziałem, są poza jakąkolwiek kontrolą. Tam oczywiście funkcjonuje pewnie jakaś komisja rewizyjna, ale to wszystko, proszę Państwa, dzieje się, są to osoby wybierane cały czas te same od wielu lat, bo też chcę podkreślić, że obecny prezes Polskiego Związku Działkowców no, funkcjonuje, proszę Państwa, od no, prawie 50 lat, także możemy sobie wyobrazić, że te pewne mechanizmy, które zostały stworzone jeszcze w latach 60. funkcjonują do dzisiaj i jest to swego rodzaju anachronizm i chcemy to po prostu zmienić. Oczywiście zostaliśmy w jakiś sposób zmuszeni orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego, ale myślę, że to idzie w bardzo dobrą stronę i ja tutaj zapewniam wszystkich użytkowników działek, działkowców, że na pewno nie zdarzy się im żadna krzywda, że nie będzie żadnych wywłaszczeń, prawda, że deweloperzy nie będą tutaj mogli sobie oczywiście no właśnie, tymi gruntami... No się bardzo często mówi, tak. że to stworzy, te zmiany mogą stworzyć taką furtkę dla deweloperów, którzy dotychczas, no, choćby chcieli, to nie mieli tak... Nieprawda. Tutaj, proszę Panie Redaktor, w tej ustawie oczywiście zostaną stworzone odpowiednie mechanizmy zabezpieczające, że oczywiście wywłaszczenia działek będzie można dokonać na określony cel publiczny. Ale pod rządami obecnej ustawy również można to robić. Znamy wiele przykładów, że powiedzmy działki zostały zlikwidowane, bo na przykład przebiegała tam droga ekspresowa, autostrada. Także tutaj w tym względzie się nie zmienia. A też warto powiedzieć, że tutaj, proszę Państwa, też zostaną pewne uruchomione mechanizmy takie, bym powiedział, które w jakiś sposób rekompensują straty poniesione jeszcze w dawnym systemie. Mam na myśli tutaj przede wszystkim tych dawnych posiadaczy tych terenów, tych działek, na których w tej chwili są usytuowane polskie ogrody działkowe. Tutaj oczywiście dochodzenie swoich dawnych praw pod rządami obecnej ustawy oczywiście było niemożliwe. W tej chwili oczywiście ta droga zostanie otwarta i dawni właściciele będą mogli dochodzić też swoich praw. Panie pośle, na płaszczyźnie kraju temat budzi spore emocje. Jak tutaj jest lokalnie? Czy spotkał się pan z jakimiś głosami krytyki, sprzeciwu? Znaczy, panie redaktor, powiem tak. Ja jestem dość częstym gościem na spotkaniach działkowców we Wrocławku. Nie tylko we Wrocławku, ale także i w Toruniu, i w Grudziądzu, bo tutaj mamy tak zwany okręg toruńsko-włocławski, bardzo zbieżny do okręgu wyborczego. Ja się dość często spotykam i powiedzmy te pytania, które są kierowane do mnie, albo obawy, właśnie one bardzo często wynikają z niewiedzy. Dlatego też ja się bardzo cieszę, że tutaj za pośrednictwem Państwa Telewizji Kujawy możemy o tym rozmawiać, bo no, między innymi moją rolą jako powiedzmy tej osoby, która bierze udział w procesie legislacyjnym jest to, żeby po prostu udzielać informacji. Taka kampania informacyjna jest prowadzona, proszę Państwa, i będzie prowadzona na każdym etapie legislacji, bo w tej chwili są cztery projekty. Trafiły one do komisji. Komisja oczywiście będzie debatować nad czterema. I już słyszę, proszę Państwa, różne głosy, że miejmy nadzieję, że zostanie stworzony powiedzmy jakiś taki projekt wspólny, firmowany powiedzmy przez tutaj obywateli, bo tak jak powiedziałem, istnieje projekt obywatelski. Być może uda znaleźć się kompromis jakiś też z Solidarną Polską. I my tutaj jako środowisko Platformy Obywatelskiej jesteśmy oczywiście niezwykle otwarci, będziemy rozmawiać, dyskutować, bo chodzi o to, że jest to, tak jak powiedziałem, sprawa, która dotyczy prawie miliona mieszkańców, czyli budzi ona duże emocje. Dlatego też należało będzie szukać tutaj jak największego poparcia, po prostu kompromisu, żeby ten projekt nie budził już emocji. Później problem oczywiście największy przed nami wszystkimi będzie polegał na tym, żeby ludzi zainteresowanych po prostu informować, że ich sytuacja prawna w żaden sposób się nie zmienia i tutaj ze strony rządu, ze strony Sejmu nie grozi
tym użytkownikom działek, ogródków działkowych żadne niebezpieczeństwo. Dziękuję serdecznie za rozmowę. Dziękuję pani redaktor, dziękuję państwu, do zobaczenia.